Cześć, Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Grzegorz Schetyna wraca do gry. Cezary Grabarczyk ministrem sprawiedliwości. Cel zjednoczenie Platformy bez Donalda Tuska został osiągnięty, ogłasza Ewa Kopacz. W rządzie będzie 5 nowych ministrów, wśród nich Teresa Piotrowska, szefowa MSW, i Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju. Ostatnie chwile przed oficjalną prezentacją rządu Ewy Kopacz. Przed gmachem Politechniki Warszawskiej spore grono kobiet, tych w nowym rządzie 7. Przetasowania personalne dotknęły 5 resortów. Dokonałam wyboru ludzi, którzy bardzo dobrze wiedzą, że ich codzienna praca jest wyjątkową służbą dla Polaków. Swoje stanowiska zachowali ludowcy Tomasz Siemoniak, szef MON-u, Joanna Kluzik-Rostkowska, szefowa MEN-u, minister skarbu Włodzimierz Karpiński, minister finansów Mateusz Szczurek, a nawet minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Bez zmian również w Ministerstwie Środowiska, Kultury, Nauki i Sportu. Spore zaskoczenie w MSW. Kryterium, jakie przyświecało pani Ewie Kopacz, to koleżeńskie relacje z panią poseł Piotrowską. To z całą pewnością zbyt małe kwalifikacje do tego, żeby sprostać zadaniu, które jest zadaniem poważnym. To jest nadzór nad służbami. Stery w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju obejmie Maria Wasiak, obecna wiceprezes PKP SA. Tu również krytyka ze strony opozycji. Co jest niewątpliwie pozytywne, od wielu, wielu lat po raz pierwszy jest to osoba przychodząca z wewnątrz transportu. Ale jednocześnie to jest równoważone przez aspekt ten, iż ona jest współautorem reformy kolei. Przez kilkanaście lat zarządzała koleją, a skutki są takie, jakie widzimy. Ministrem sprawiedliwości zostanie Cezary Grabarczyk, wicemarszałek Sejmu, a wcześniej minister infrastruktury, który 3 lata temu opuścił rząd za chaos na kolei i skandal z A2. Do ekipy Ewy Kopacz dołączy Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji, oraz Grzegorz Schetyna jako minister spraw zagranicznych. Za rok mamy wybory. Co się robi w takich sytuacjach? W takich sytuacjach, mając ludzi i kompetentnych, i merytorycznych, mówi się wszystkie ręce na pokład. Stąd obecność Grzegorza Schetyny w tym rządzie. Te 3 nominacje to wyraźny krok ku jednoczeniu frakcji wewnątrz Platformy. Nie sądzę, że pojawienie się Schetyny nie było konsultowane pomiędzy dwoma premierami, czyli ekspremierem Donaldem Tuskiem i panią premier Kopacz. Sądzę, że to jest rodzaj gry przedwyborczej, uspokojenia elektoratu Platformy Obywatelskiej. Zestawiając te nominacje z wczorajszą wypowiedzią desygnowanej na premiera Ewy Kopacz, ma być to rząd, który będzie jednoczył Platformę Obywatelską. Nie sposób nie zadać pytania, które formułuje również opozycja. Czy to jest rząd dobry dla Polski? Ewie Kopacz chodziło o stworzenie rządu ocalenia Platformy Obywatelskiej. Komentuje Prawo i Sprawiedliwość. Klucz polityczny zawsze jest najbardziej istotny, mówi koalicyjne PSL, które kibicowało Schetynie. Należy te decyzje personalne uszanować i docenić, ponieważ to będzie oznaczało taką skuteczną, pragmatyczną, efektywną pracę nowego rządu. Komentatorzy nie mają jednak wątpliwości. To rząd na przeczekanie najbliższego roku do wyborów parlamentarnych. Myślę, że tutaj przede wszystkim chodzi o dobro partii, natomiast nie o dobro kraju. Bo gdybyśmy rzeczywiście popatrzyli na ten skład rządu, to z niego praktycznie rzecz biorąc wynika właściwie jedna rzecz. Mianowicie tam nie ma wielu zmian. Tu nie możemy się spodziewać jakichś radykalnych po prostu zmian. Jest to po prostu rząd, który będzie kontynuował wszelkie działania i wszelkie zadania przejęte po premierze Tusku. W poniedziałek prezydent Bronisław Komorowski powoła nowy rząd. 1 października premier Kopacz wygłosi exposé i poprosi Sejm o wotum zaufania. A exposé premier Ewy Kopacz wysłuchają nie tylko posłowie, także górnicy, którzy zapowiadają wielką manifestację przed Sejmem 1 października. Będą protestować przeciwko zamknięciu jednej z kopalni katowickiego holdingu węglowego.
1 października Ewa Kopacz będzie musiała zmierzyć się nie tylko z gorącą atmosferą w Sejmie, ale także przed budynkiem parlamentu. Przeciwko zamknięciu kopalni Kazimierz Juliusz w Sosnowcu będą protestować górnicy. Zarząd katowickiego holdingu węglowego chce zamknąć zakład do października. Załoga ma być zatrudniona w innych kopalniach, ale na gorszych warunkach. Zdaniem Stanisława Kłysza, wiceprzewodniczącego NSZZ Solidarność Kompanii Węglowej, decyzja zarządu kompanii nie uwzględnia żadnych propozycji społecznych, a także łamie zasady dialogu oraz konsultacji społecznych. Sztab protestacyjno-strajkowy również postanowił o wejście w spór zbiorowy z zarządem kompanii węglowej w kwestii łamania porozumień i zapisów układowych, jak i innych dokumentów wewnętrznych zawartych pomiędzy zarządem a związkami zawodowymi. Postanowiliśmy również, że w czwartek przyszły na wszystkich kopalniach i zakładach odbędą się ponowne masówki informujące załogę. Co do dalszych przebiegów i ewentualnych akcji będziemy decydować na bieżąco w zależności od tego, jaka będzie reakcja na dotychczasowe przeprowadzone akcje. Wczoraj Śląsko-Dąbrowska Solidarność ogłosiła pogotowie protestacyjne. Marek Biernacki, Bartłomiej Sienkiewicz, Rafał Trzaskowski, ci ministrowie rządu Donalda Tuska nie znaleźli się w nowym gabinecie Ewy Kopacz. Radosław Sikorski również stracił funkcję szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale ma za to awansować na marszałka Sejmu. Jaki dorobek pozostawiają po sobie ci ministrowie? Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych, już rano w radiowym wywiadzie ogłosił koniec swojej ministerialnej kariery. Tak, kończę swoją pracę. To jest pańska decyzja czy decyzja Ewy Kopacz? To jest decyzja pani premier. Nie sposób nie łączyć tej zmiany w rządzie z aferą podsłuchową, której przecież Bartłomiej Sienkiewicz był jednym z bohaterów. Widać dokładnie, że minister Sienkiewicz ewidentnie ciągnął Platformę w dół, więc oni musieli to zrobić, musieli się go absolutnie pozbyć. Chodzi o słynną rozmowę Bartłomieja Sienkiewicza z Markiem Belką. Szef MSW badał możliwość finansowania deficytu budżetowego przez NBP. Pojawiła się też kwestia ewentualnej dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego i zmian w ustawie o NBP. Następnym moim warunkiem ekskluzywowanym jest dymisja ministra finansów. Przychodzi nowy minister finansów. Na razie nie musimy mówić o tym, kto by mógł być. Ale jest okej. Takie nazwiska i tacy ludzie są w kraju. I wtedy robimy to, co trzeba. Ale szokiem były też słowa drugiego bohatera afery taśmowej, Radosława Sikorskiego. Szef MSZ stwierdził, że sojusz polsko-amerykański jest szkodliwy, bo daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Szef polskiej dyplomacji zarzucił także brytyjskiemu premierowi niekompetencje w prowadzeniu polityki europejskiej. Afera taśmowa w efekcie zachwiała platformą, a poparcie partii mocno spadło w dół. Bohaterami, w cudzysłowie, afery podsłuchowej byli i Sienkiewicz, i Sikorski. Jeden został kopa w górę na marszałka Sejmu, a drugi jest strącony w polityczny niebyt. Myślę, że to pokazuje takie swoiste double standard, podwójne standardy Platformy Obywatelskiej. Teraz Radosław Sikorski jest kandydatem PO i PSL na marszałka Sejmu. Jeśli otrzyma tę funkcję, będzie drugą osobą w państwie. Przez 7 lat rządów jego działalność jako szefa polskiej dyplomacji nie przyniosła jednak spektakularnych efektów. Ja przede wszystkim zapamiętam Sikorskiego jako tego ministra, który w Berlinie powiedział o znaczącej roli Niemiec i de facto konieczności podporządkowania interesów Polski interesom niemieckim w ramach budowania tego, co dzieje się w Unii Europejskiej. Wskazuje politolog Marcin Paladę. Brakowało także realnego spojrzenia na politykę wschodnią. Obecnie mamy sytuację najgorszą od 1989 roku, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic i interesów. Nie było żadnej analizy i wniosków z tego, co może się wydarzyć po Majdanie. Cieniem na politycznej karierze Sikorskiego położyła się także katastrofa smoleńska, a zwłaszcza fakt, że do dziś nie udało się z Rosji sprowadzić wraku rozbitego Tupolewa. O
O ile o zmianach w MSW i MSZ w ostatnich dniach sporo się mówiło, to sporym zaskoczeniem okazała się wymiana ministra sprawiedliwości. Ciekawe, jakie są kulisy odejścia z rządu Marka Biernackiego. To jest bardzo interesujące. Nie, już od dawna wiedziałem. Zaskoczeniem jest również wymiana Rafała Trzaskowskiego, ministra administracji i cyfryzacji, który swoją funkcję pełnił zaledwie 10 miesięcy. Zarówno Biernacki, jak i Trzaskowski, obaj dobrzy ministrowie, zostali wypchnięci z rządu po to, żeby zrobić miejsce dla przedstawicieli co najmniej dwóch frakcji, które ubiegały się o to, żeby mieć swoją reprezentację w rządzie Ewy Kopacz. Chodzi o frakcję Cezarego Grabarczyka i Grzegorza Schetyny, które jak widać skorzystały na przeprowadzce Donalda Tuska do Brukseli. Ukraina powołały wspólną brygadę. Jednostka przeznaczona będzie do udziału w operacjach pokojowych. Gotowość bojową ma osiągnąć za 2 lata. A o współpracy wojskowej z Ukrainą wypowiedziała się Ewa Kopacz. Kiedy pojawia się niebezpieczeństwo, wpadam do domu, zamykam się i opiekuję się moimi dziećmi, stwierdziła przyszła premier. Nowy rząd jeszcze nie zaprzysiężony, ale zaplecze już pracuje. Na profilu społecznościowym kancelarii premiera zaprezentowano skład nowej Rady Ministrów. To nowy rząd czy karta dań w fast foodzie, pytają internauci. Zaskoczenie dziennikarzom zgotowała sama przyszła premier. Zapytana o wysyłanie broni na Ukrainę, Ewa Kopacz odpowiedziała porównaniem. Wie pan, ja jestem kobietą. Ja sobie wyobrażam, co ja bym zrobiła, gdyby na ulicy nagle pokazał się człowiek, który nagle wymachuje jakimś ostrym narzędziem albo trzymał w ręku pistolet. Pierwsza moja myśl. Tam za moimi plecami jest mój dom i tam są moje dzieci, więc wpadam do domu, zamykam drzwi i opiekuję się własnymi dziećmi. Tym, którzy analogii nie zrozumieli, Ewa Kopacz wyjaśniła. Polska powinna zachowywać się jak polska rozsądna kobieta. Nasze bezpieczeństwo, nasz kraj, nasz dom, nasze dzieci są najważniejsze. Dalej było już bardziej precyzyjnie. Ja uważam, że nie powinniśmy dzisiaj na wyścigi być czynnym uczestnikiem tego konfliktu zbrojnego. Ta wypowiedź zbiegła się z wizytą w Warszawie ukraińskiego ministra obrony. Generał Wałyry Hetewej przybył, by podpisać umowę o powołaniu wspólnej polsko-litewsko-ukraińskiej brygady. Decyzję o jej powstaniu podjął jeszcze rząd Jarosława Kaczyńskiego. Termin był kilkakrotnie przesuwany. Dziś w obecności prezydenta Bronisława Komorowskiego umowę podpisali ministrowie obrony Polski, Litwy i Ukrainy. Cele wspólnej brygady to udział w operacjach pokojowych ONZ, misjach NATO i Unii Europejskiej. Na kwaterę główną dowództwa jednostki wyznaczono Lublin. Pełną gotowość operacyjną brygada ma osiągnąć za 2 lata. Pragnę wyrazić ubolewanie, że nie udało się tego zrobić wcześniej, że musimy trochę nadganiać stracony czas, bo przecież były decyzje podejmowane wcześniej, mogła ta brygada funkcjonować także w pełni z korzyścią dla wszystkich, przede wszystkim dla Ukrainy. Na Ukrainie tymczasem mimo rozejmu trwają walki. Co najmniej jedna osoba cywilna zginęła w wyniku ostrzału artyleryjskiego Doniecka. Siły rządowe nadal odpierają tam natarcie separatystów i żołnierzy rosyjskich na lotnisko. Władze w Kijowie poinformowały, że zginęło 2 żołnierzy ukraińskich, a 3 zostało rannych. Kolejnych 6 żołnierzy zaginęło. Szkocja zostaje w Zjednoczonym Królestwie. Przeciw secesji opowiedziało się 55,3% głosujących, czyli ponad 2 miliony osób. Za oderwaniem się Szkocji głosowało ponad 1 600 tysięcy ludzi. Po ogłoszeniu wstępnych wyników brytyjski premier David Cameron zapowiedział przyznanie szerszych kompetencji Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Wielkie emocje, bardzo wysoka frekwencja, napięcie w Londynie i wielkie nadzieje secesjonistów. Tak w skrócie można opisać szkockie referendum. Do urn poszło prawie 85% uprawnionych do głosowania. Zwolennicy oderwania Szkocji od Wielkiej Brytanii ponieśli porażkę. Czuję, że Szkocja straciła ogromną szansę. Mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli odnieść sukcesy jako niepodległe państwo, posiadające więcej głosu i więcej wpływu na to, co dzieje się w naszym kraju. Myślę, że to prawdziwy wstyd.
Akceptuję wolę narodu i wzywam wszystkich Szkotów do przyjęcia demokratycznego wyboru, powiedział premier autonomicznego rządu Szkocji i lider szkockich nacjonalistów Alex Salmond. Dziękuję Szkocji za 1 600 000 głosów za niepodległością. Wynik referendum to triumf Londynu. Cieszą się zarówno mieszkańcy, jak i politycy. To dobre dla naszego państwa. Powinniśmy zostać zjednoczeni. To jest nasza siła. Szkocki naród przemówił. Wynik jest jasny. Zachowali nasz kraj 4 zjednoczonych narodów. I podobnie jak miliony innych ludzi, cieszę się. Jak powiedziałem w czasie kampanii, to złamałoby mi serce, gdybym zobaczył, jak nasza Wielka Brytania się kończy. Cameron zapowiedział, że przyzna nowe prerogatywy Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Zadeklarował, że projekt ustaw przyznających Szkocji nowe uprawnienia zostanie opublikowany do stycznia. W rozmowach na ten temat wezmą udział przedstawiciele Szkockiej Partii Narodowej, którzy byli głównymi zwolennikami niepodległości. Już jutro po raz 32 na Jasną Górę przybędzie pielgrzymka ludzi pracy. Spotkaniu będą towarzyszyły słowa solidarni, mocni wiarą w Syna Bożego. Co roku w dwudniowej pielgrzymce uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy osób. Głównym punktem tegorocznej pielgrzymki będzie niedzielna uroczysta msza święta, która rozpocznie się o godzinie 11, a której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, metropolita białostocki. Pracownicze pielgrzymki na Jasną Górę zapoczątkował błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. We wrześniu 1983 roku zorganizował on pielgrzymkę dla Huty Warszawa. Rok później do stóp jasnogórskiej pani pielgrzymowali już pracownicy z różnych stron Polski. Przypada w tym roku 30. rocznica męczeńskiej śmierci organizatora pierwszej pielgrzymki Świata Pracy, błogosławionego księdza Jerzego, i za również tego świętego i za jego świadectwo i sposób, w jaki pokazywał, jak we współczesnym świecie być tym człowiekiem takim, jak godnie żyć i jak umieć przeciwstawiać się złu, żeby zło dobrem zwyciężać. Dla regionu NSZZ Solidarność Lublin tegoroczna pielgrzymka ma wymiar szczególny. Otrzymamy w tym roku symbole pielgrzymki. Będziemy głównym współorganizatorem 33. pielgrzymki, która przypada w 35. rocznicę wydarzeń lubelskiego lipca, jak również powstania Solidarności. Organizatorzy pielgrzymki zapraszają wszystkich, którym los ludzi pracy i ojczyzny nie jest obcy. Na tym kończymy to wydanie informacji dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Mirecka. W naszym programie czas na prognozę pogody. W nocy temperatura minimalna w naszym kraju spadnie do około 14-12 stopni. Chłodniej będzie na północy i tam 11-10 kresek powyżej zera. Jutro rankiem na Pomorzu i zachodzie Polski lokalne mgły. Na południu, w centrum, a także na wschodzie pochmurno z opadami deszczu. W górach może zagrzmieć. Temperatura maksymalna znajdzie się w przedziale od 16-19 stopni Celsjusza na wschodzie do 23-24 w zachodniej Polsce. Wiatr z południa będzie wiał słabo, a ciśnienie w stolicy wyniesie około 1015 hektopaskali i w dalszym ciągu będzie spadać. A jakiej aury możemy spodziewać się w kolejnych dniach? O tym już za chwilę. Zapraszam. Niedzielny poranek pogodny. W wielu miejscach zachmurzenie małe i bezchmurnie. Na wschodzie lokalne mgły. W drugiej części dnia na zachodzie wzrosty zachmurzenia, przelotny deszcz i burze. Wieczorem mokro także w centrum i na wschodzie. Temperatura maksymalna znajdzie się w przedziale od 20 stopni na Podlasiu do około 24 w rejonie zachodniej Polski. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego umiarkowany, w czasie burz porywisty. W poniedziałek jesienne warunki pogody nad Polską. Będzie wiał silny, porywisty północny wiatr. Na Bałtyku sztorm.
Na ogół zachmurzenie duże z krótkotrwałymi przejaśnieniami. W całej Polsce padać może przelotny deszcz. Najwięcej opadów jednak spodziewanych jest na wschodzie kraju. W dzień chłodno, od 15 stopni na Wybrzeżu, Mazurach i w Małopolsce do około 17-18 na zachodzie i Podkarpaciu.